Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj taki troszeczkę inny temat, też związany z radiami, z radiokomunikacją, chodzi głównie o CB radia. Temat związany z kręceniem w filtrach w radiu. Ile razy słyszeliśmy, jak koledzy mówią, doradzają, ja nieraz słyszałem na paśmie: słuchaj, weź tam odkręć radio, pokręć tam tym PR-kiem albo pokręć tym filtrem, jak mnie będziesz lepiej słyszał, to sobie dostroisz to radio, będziesz miał fajnie dostrojone według mnie. Moi drodzy, nie bez powodu tytuł tego filmu brzmi: czy warto grzebać w radiu i filtrach tego radia? Ponieważ moi drodzy, lekkie przekręcenie filtrem, ja to za chwilę wam zademonstruję, w filtrach pasmowych, które są od dostrojenia na przykład lewego bandu i prawego bandu, czy tam prawego, lewego, jak to tam widać, nie wiem, jak w telefonie odwrotnie, ale mniejsza z tym, chodzi o prawą 40, lewą 40, mówię tutaj o CB radiach głównie. Czasem jest tak, że na prawym bandzie słyszycie kogoś lepiej, a na lewym bandzie tą samą stację słyszycie gorzej, słabiej, słabsze odczyty i tak dalej, i tak dalej. Z czego to się bierze? To się może nie bierze z tego, że ktoś ma tą antenę tam niedostrojoną, bo jeśli ktoś ma antenę dostrojoną, to na pewno ma to zrobione dobrze, ale wina głównie leży po stronie naszego odbiornika, który jest nieprecyzyjnie zestrojony, a nie daj Bóg jeszcze ktoś tam dodatkowo kręcił śrubokrętem, paluchami i próbował coś naprawić. Ja mam tutaj takie radio, które jest naprawdę konkretnie rozstrojone, moi drodzy. I można sobie za chwilę to zaobserwować na urządzeniu pomiarowym, jak rozjechany jest odbiór tego radia. To jest masakra totalna. Klient twierdził, że to radio jest głuche, w jednym miejscu lepiej słyszy, potem na jakimś innym bandzie gorzej słyszy, na podstawie źle, na boku lepiej i tak dalej, i tak dalej. No ale nikt się nie przyznał, że ktoś tam wcześniej grzebał. No może nie ten klient, bo na pewno nie będę go posądzał o to. Także pokażę wam teraz, jak wygląda zestrojenie tego toru odbiorczego na filtrach pasmowych, na bandpass filtrach i jakie to ma wielkie naprawdę znaczenie. Dobra, ja przełączę kamerę teraz w drugą stronę, żebyście mogli to sobie zobaczyć. Mam nadzieję, że mi się uda to tutaj jakoś pokazać wam, że chyba tego niżej nie damy. Chyba tego bardziej nie zbliżymy, moi drodzy. Może to będzie widać, jakiś zoom zrobimy. Zobaczcie, postaram się wam to jakoś wytłumaczyć. Nie umiem tego bardziej przysunąć. Może w tą stronę, lepiej będzie. Tak, tu mam radio, muszę je przesunąć niestety. Bym mógł potem kręcić i wam pokazać, jak te filtry działają. Moi drodzy, radio mam filtry pasmowe mam podłączone pod analizator widma, jak widzicie. Jest włączone przemiatanie pasma w zakresie od 25 MHz do 29, no do 30, do 28 MHz, tam powyżej 28 MHz. No i analizator sobie tutaj rysuje kreski, widzicie, tutaj mamy trzy markery od trzech częstotliwości, jak widzicie, pierwsza to jest od 26 MHz równych, zobaczcie, równe 26 MHz. Spróbuję to jeszcze jakoś zbliżyć, ja przepraszam, bo ta kamera nie działa mi tak, jak ja bym chciał. O. Ej, kurwa. Sekunda. O, mamy ostrość, jesteśmy. I zobaczcie teraz. Mamy 26 MHz. I od 36 MHz jest na poziomie minus 41 dB. 27 MHz to jest środek pasma. Mamy minus 50 dB. I minus 55 mamy już prawy band 28 MHz. Zobaczcie, te radio tutaj z lewej strony lepiej słyszy niż z prawej. To jest niski sygnał, tu jest troszeczkę wyższy. Im bliżej zera, tym lepszy wynik. Także zobaczcie, jak radio rozjechane. I teraz wystarczy, pokażę wam to, wystarczy troszeczkę minimalnie przekręcić filtrem. Oczywiście to jest zestrojenie, to nie jest taka prosta sprawa. Wystarczy milimetr przekręcenia filtra, nawet pół milimetra. Zobaczcie, co się zmienia. Całe pasmo idzie na dół. Możemy w ten sposób. I teraz musimy dążyć do tego, żeby ta krzywa była jak najbardziej prosta, żeby te wszystkie filtry, żeby te wszystkie
że tak powiem, częstotliwości były w jednym poziomie, bo na tym to polega. No właśnie, w ten sposób. Ośrodek mamy tutaj najbardziej czuły w tym momencie. Tutaj spada cała czułość. A tutaj poszczególne częstotliwości znowu się, tak powiem, wyostrzają, jeśli chodzi o czułość. Może 26 MHz. Ten dołek tutaj jest najgorszy, bo to jest pasmo, w którym CB radio pracuje. Zobaczcie, zejdziemy do dołka i tu mamy częstotliwość 26100, no to tu narwy nawet nie pracujemy. Zaczniemy od 26, że tak powiem 300 czy 420, bo tam się pracuje, tam DX-y robimy. Tu mamy 2400, o. Tutaj dopiero mam jakiś konkretny sygnał, minus 40, minus 50 i minus 40 dB, więc ten prawy band jeszcze jest za nisko. No troszeczkę zabawy jest z tym, żeby to zestroić, powiem szczerze. Musimy całe pasmo spłaszczyć, no to już jest głucho wszędzie. I zobaczcie, lekki ruch tym filtrem. Jeśli ktoś wam mówi, pokręć tam sobie, ja ci to i będziesz miał zestrojone, to powiem wam, ktoś jest w wielkim błędzie. Nie słuchajcie takich osób, bo to jest katastrofa totalna. To nie tak powinno wyglądać. Można to zrobić, powiem wam, moi drodzy, przy pomocy zwykłego miernika. Zobaczycie, że jest troszeczkę jakby lepiej, ale to jeszcze nie jest to, co miało być. O właśnie. Mniej więcej w ten sposób. Te wszystkie trzy markery powinny być na jednym poziomie. Tu mamy środek pasma, które jest też nisko. Można by to zrobić, że środek pasma najbardziej słyszy. No ale teraz zrobimy trzeci marker i sprawdzimy na trzecim markerze, jaka częstotliwość. 28. No tutaj już nie pracujemy w CB radio, więc nawet nie próbujemy tutaj nic zrobić. 27, że tak powiem, 600, 800, 700. O tutaj, no tutaj w tym miejscu. Nawet dużo stacji jest do 28 MHz. Przyjmijmy umownie 28. Tak było. 28 MHz mamy minus 40 decybeli, przepraszam. Zobaczcie, jak to wygląda. Troszkę pracy z tym radiem będzie, żeby to zestroić. Najgorzej jeszcze, jak te filtry są wszystkie, że tak powiem, pokruszone, bo też tak się zdarza. Także, czy warto samemu grzebać w radiu, moi drodzy? Musicie sami to teraz sobie wyperswadować. Może przełączę kamerę. O, w ten sposób. Czy warto samemu grzebać w radiu, kręcić w filtrach, moi drodzy? Raczej nie, no nie jest to bardziej, nie jest to zalecane. No, można sobie takie strojenie przeprowadzić, że tak powiem, w radiu takim w podstawowej 40, gdzie mamy tylko 4 filtry od czułości. Im wyższy poziom tej czułości, mamy najwyższe wskazania czułości na urządzeniach. Można to nawet z zwykłym multimetrem jakimś wychyłowym najlepiej zrobić. Też to można zrobić. To też można zrobić multimetrem, ale to wiecie, to jest tak żmudna praca, że podejrzewam, że nikomu się nie chce. Także jak widzicie, no, strojenie takiego radia nie jest prostą sprawą, jeśli chodzi o zestrojenie nawet samego odbiornika, żeby to wszystko na wszystkich pasmach, na wszystkich 40 pracowało z należytą, że tak powiem, precyzją i porządkiem, i żeby te sygnały były w miarę równe. I dlatego to jest też między innymi film dla tych, którzy myślą, że się takie radio naprawia w jeden dzień albo w 3 dni. Także nic bardziej mylnego. Jak widzicie, same strojenie takiego odbiornika, nawet na profesjonalnym urządzeniu, które nam tutaj wszystko wyświetla, jest czasochłonne i żmudne, naprawdę, bo nieraz trzeba jakieś elementy wymienić, żeby ta czułość była w całym paśmie identyczna, a napracować się trzeba, moi drodzy. Także, jak już wcześniej powiedziałem, jak widzicie, nie jest to proste wcale. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, moi drodzy. Myślę, że ten film czegoś nauczy ludzi, którzy wkładają tam śrubokręty i sobie kręcą w radiu bez sensu, a potem jest płacz, że
że trzeba na naprawę czekać długo, albo że naprawa jest droga, bo tak się też zdarza często, gęsto, a jak wiecie, Polacy to jest taki naród, że lubi narzekać, więc co ja pocznę? Co ja pocznę? Ja mogę tylko naprawić, a reszta należy do Was. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich serdecznie, 73 amatorskie ode mnie dla Was. Życzę dalekich, potwierdzonych łączności i mało awarii ze sprzętem. Jeśli macie jakiś sprzęt uszkodzony, zapraszam do naszego serwisu. Link do strony jest pod filmem, można wszystko tam sobie przeczytać. Także jeszcze raz pozdrawiam.